A to snowboardzista, to co ty nam pokazujesz? Gdzie snowboardzista? Aha, tu. Czerwonym? No, Parek fajnie. No to on jedzie... Ale on nie umie jeździć. Tak, on jedzie na krechę plus... O, je! No jest bajecznie, ja pierdzielę. Wymarzone warunki. Od lat marzyłem o takich warunkach. Narty, bo nie ma jedną nartę tylko ma. Ona pewnie wyżej jest, tam wyżej. Co to są te... To z wybuchów, te takie... No tak, marty? tak, no. A te bicie prędkości do kiedy ma być? No teraz mieli zaczynać. Nie wiem, nic nie jest przygotowane. Dobra. Przejeżdżamy sobie na tamtą kanapę. Jedziemy do... To ja, bo kotłowanko. Ty, ale on naprawdę nie może znaleźć nart. Aha. Yeah. Brawo! Lekko na tyły, na język. Tak, żebyście wyczuli tą różnicę. Jeździmy na językach, przypominam. Kolano ugięte. Jedziemy na dolnej narcie. Delikatnie dociskamy duży palec do podeszwy. Wprowadzamy nartę na wewnętrzną krawędź. Kto może, niech jedzie cały czas na jednej narcie. Kto ma z tym problem, podnosi górną nartę. Albo piętkę, albo całą. Noga na języku. Powolutku i w nogę. Nie patrz na narty, luźno ręce. Oczy swobodnie odstają. Dociskamy nogę na język. Ręce stanowią właśnie o utrzymaniu równowagi. Przypominam, łokcie swobodnie odstają od żeber, nie przejaskrawiamy tego ruchu. Dłonie wypuszczone do przodu. Dłonie mają być przed biodrami, przed kolanami. Nie zawijamy rąk do wewnątrz. Tutaj linia prosta do kijka. Łokcie leciutko ugięte, lekko odstają od żeber. Dłonie wypuszczone do przodu i na wysokości pępka. To samo ćwiczenie, z tym, że teraz jedziemy już na górnej narcie. Na górnej. Odciążenie narty przed skrętem, wyjście w górę, kijki pod pośladkami. Po skręcie obniżamy, kijki idą pod kolana, głowa do góry. Wow. Ty walnęła w ciebie? Ale wszystko dobrze? Bo to tak, wiesz, czasami jest, że... Gdzieś tu dostałem w łeb, wiesz? No zaraz ci puści, to poczujesz, albo nie. Dopnij sobie buta. Poszło. Poszło? Kręgosłup poszedł?
głowę dostałeś? Nie kręcić się w głowie, nie jest ci gorzko? Kije na plecy, dłonie na biodra. Pracujemy nisko, wysoko. Narta sterująca to jest zawsze narta zewnętrzna. Dociskamy ją mocniej w śnieg, delikatnie kolano do środka. Ale głównie starajcie się pracować tutaj, biodrami. Kurwa. Wybitnie ci dziękuję. Szerokość dyktują nam nasze dłonie. To jest dosyć trudne ćwiczenie. Z powodu awarii hydroforu wyciągnij czyn. Uwaga, Bartek jedzie. O. I srów to małe dziecko. Jeszcze mam tak. Przy krótkim skręcie głowa skierowana do linii spadku stoku. Pracujemy kijkami, nisko, wysoko i proszę, żebyście zachowali odstępy. Jedźcie w takich odległościach od siebie, żeby nie martwić się, że za chwilę na kogoś najadę i tak samo z tyłu, żeby nie bali się, że na was wpadnie ktoś. Kije trzymamy jak kierownicę od roweru. Cały czas na jednej wysokości, łokcie lekko ugięte. Jedziemy na dolnej narcie, skos stoku, a górną jak nożyczki. Tam i z powrotem, nad dziobami. Strzyżenie trawnika. Cały czas noga oparta o język buta, kolano lekko ugięte. Noga na język. Ale gleba. Łapiemy kije w połowie długości. Docisk do kolana. Druga ręka wysoko wyprostowana. Wyjście w górę. Zmiana. Ta ręka, która jest w górze, musi być wyprostowana. Nie zginajcie jej. Nie cofajcie kijka. Odwrotnie! Odwrotnie! Jeden kijek na zgięciach łokci, drugi na nadgarstkach. Palce wyprostowane. Praca nisko, wysoko. Nie zgubcie kijka! Pojedziemy długim skrętem, nie wbijamy kijka, praca nisko, wysoko, do długiego skrętu odwracamy głowę. Tutaj przy krótkim głowa była skierowana do linii spadku. Jadąc długim skrętem wykorzystujemy całą szerokość trasy. Wychodząc w górę już odwracam głowę i patrzę w kierunku miejsca, gdzie wykonam kolejny skręt. W momencie jak wpadacie na multy, zaczyna się bałagan na trasie, jest dosyć nierówno, narty zaczynają klepać, wtedy napinajcie mięśnie brzucha. Puśćcie luźniej te nogi, niech one poddają się pod ten teren, ale napinajcie mięśnie brzucha. Góra wtedy bardziej usztywniona.
Tak jak przy mikrofonach, głowa skierowana do linii spadku stopy. Startuję z pozycji obniżonej. Kijek, w górę, hamulec. Przy długim skręcie trzeba zejść niżej. Mocniej ugiąć te kolana i wsunąć biodro. Tu, na stok. No powiedz, co to jest w końcu? Zalotny. Proszę? Co to jest? No zalotny pośladek. Dziękuję bardzo. To o pół do 12 i w trzy gondolce jutro. Okay.